Nie ma żadnej wątpliwości, że w naszej epoce maszyn i nudy ginie prawdziwy mężczyzna. Reakcje mężczyzn na tysiące zjawisk życia i sytuacji przypominają raczej reakcje historycznej kobiety. Coraz lepiej trzyma się kobieta. Z coraz większą odpornością i hartem przyjmuje na ciosy i paruje je. Coraz bardziej chwieje się mężczyzna. Tę wojnę znoszą kobietę o wiele lepiej. Mężczyźni biją się, bo muszą. Jest wiele bohaterstwa, ale gdyby zajrzeć głębiej, to nie wiem, czy nie okazałoby się, że nawet na frontach tej wojny snuje się pod wieloma rzeczami histeria. Jest to wojna rozhisteryzowanych mężczyzn i dlatego jest tak okrutna. Kto wie, czy mężczyzna nie ginie już nawet w wojnie nie mówiąc o życiu codziennym. Odporność mężczyzny maleje. Fizycznie i szczególnie moralnie mężczyzna załamuje się z coraz większą łatwością. To nie współczesna kobieta umężczyźniona przypomina hermafrodytę, lecz mężczyzna, który staje się płynny, nieuchwytny, mglisty. O ileż trudniej dać dziś obraz mężczyzny. Nie ma już prawie słabych kobiet, są za to słabi mężczyźni coraz ich więcej. Coraz więcej zdecydowanych kobiet, coraz mniej zdecydowanych mężczyzn. Cała ta nadchodząca cywilizacja zagraża o wiele bardziej mężczyźnie niż kobiecie. Kobieta o wiele łatwiej znosi jednostajność, a za porządek, pewność i ład gotowa jest bardzo wiele oddać. W mężczyźnie może to wiele zabić. Stajemy się po kobiecemu drobiazgowi, czuli w sensie ujemnym, mściwi, bez gestu. Nachodzą nas nastroje, w których staramy się zwalczyć poczucie odpowiedzialności. Histeria, rozluźnienie. Zmienność. Michael jest doskonałą próbką nowoczesnego mężczyzny, tego biednego mężczyzny wepchniętego w regulamin, zaszeregowanego, ponumerowanego, ogrodzonego godzinami i minutami, ściśniętego automatyzmem, całą dyscypliną zewnętrzną, w której traci się wszystką dyscyplinę wewnętrzną. Nie chce całkiem zwyczajnie wymasować boulder. Ba! Usprawiedliwia się, że delikatnie wyrzucił go za drzwi. Nie ma odwagi przetrzepać żony. <grym>, to by było bardzo prymitywne. Ale jej i jemu mogłoby przynieść ulgę. Nie ma odwagi rozstać się z nią, bo życie bez niej będzie jeszcze bardziej ułowe, szare, biurowe i papierowe. Nie chce rozpocząć życia na nowo, bo brak mu fantazji, płomień zgasł. On, reprezentujący okaz mężczyzny od twórczego naszej epoki, nie czuje się na siłach szukać ujścia w jakiejś twórczości czy przygodzie. Stara się rozwiązać problem intelektualnie, rozsądkiem i przełamać w sobie rozumem to, wobec czego rozum jest właściwie bezsilny. I wobec tego topi się, niech cholera udusi dobrze mu tak. Sztuka świetnie grana, choć Valentin Tessier ubezczelnia dialog za natto. Odpowiada i zachowuje się tak prowokująco, że na miejscu tego Michaela prałbym ją od pierwszego aktu do ostatniego. Ten rodzaj gry zmienia zasadniczo intencje sztuki i przekręca jej sens. Za to publiczność fantastyczna. Pani i panowie, Hołota, wzbogacona czarnym handlem, która przychodzi do teatru nie na trzy akty, lecz na dwa antrakty. Patrząc na nich, zdawało mi się, że jestem w jakimś teatrze na dzikim zachodzie, wśród poszukiwaczy złota.